tradycją stało się, że 11 listopada każdego roku odwiedzamy inny kościół parafialny w naszej gminie, żeby dziękować Bogu i ludziom za wolność. Księże proboszczu, księża parafii świętego Jacka, bardzo dziękuję za sprawowanie tej przepięknej mszy dziękczynnej i myślę, że będę wyrazicielem nie tylko obecnego tu Pana Przewodniczącego Rady Radnych, ale nas wszystkich. Dziękuję za te ciepłe słowa i przypomnienie nam po raz kolejny, co w życiu człowieka jest ważnego i o czym powinniśmy pamiętać. Dziękuję dzieciom za przygotowanie tej pięknej uroczystości. Dziękuję sztandarom naszym. Moi drodzy, wasza obecność zawsze podkreśla naszą jedność, jedność naszej małej, gminnej ojczyzny. Dziękuję bardzo za wszystko i życzę dalej radosnego świętowania.